Siemano, witam was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale, którą nazwałem 7 modowych ciekawostek. Czyli seria, w której dzielę się z wami 7 modyfikacjami do Wiedźmina 3, które według mnie są warte uwagi. Będą to raczej świeże mody, które wyszły na przestrzeni ostatnich tygodni, do puli będą trafiać wszelkie maści mody graficzne, mechaniczne, jak i gameplayowe. Jako że jest to seria, to odcinki będą się pojawiać cyklicznie. Na koniec każdego odcinka będę też pokazywał, jak te mody poprawnie zainstalować oraz jak one wyglądają w praktyce. Linki do wszystkich modów oczywiście będą w opisie. Bez zbędnego przedłużenia, wjedźmy w temat. Zacznijmy od czegoś prostego, a zarazem niezwykle zabawnego. Wiem, jak bardzo Gantherodim, czyli pan lusterko, potrafił przyprawiać was o dreszcze, jak bardzo ta postać przypominała całego diabła w ludzkiej skórze, no to teraz już nie będziemy musieli się go aż tak obawiać. Słuchajcie, ten mod zmienia Trójodima na nieco bardziej wakacyjny. Jak sami widzicie, wygląda to naprawdę przekomicznie. Jest to mod, który wziął udział w konkursie zorganizowanym przez CD Projekt Red na letni strój dla jakiejś postaci. Tak to wygląda na screenach. Oczywiście instalacja jest turbo prosta, pobieramy tam jednego zipa i po prostu wrzucamy go menadżerem, merdżujemy skrypty jeżeli potrzeba i odpalamy. Nic trudnego. Custom Player Characters. Mod, który pojawił się 6 lipca tego roku i ma już ponad 6000 unikalnych pobrań. To w sumie mówi samo za siebie, ale o co tu w ogóle chodzi? Dzięki temu jesteśmy w stanie zmienić Geralta na dowolną postać gry, a przy tym możemy wybrać nowe style walki dla danej postaci. Jest to świetna okazja dla tych, którzy chcieliby sobie pograć na przykład czarodziejką i móc używać zaklęć. Tak, moi drodzy, nie przesłyszeliście się. Chcecie zagrać jako Yennefer? Nie ma problemu. Chcecie zagrać jako Lambert albo Eskel? No nie ma sprawy. Możemy, słuchajcie, nawet zagrać Filipu Eilhart i zamienić się w sowę. Czy wy to czaicie? Mod do pełnej imersji wymaga 3 małych modów, które są wymienione w tym miejscu. Postać zmieniamy eliksirem Kameleona, który pojawi nam się w ekwipunku. Słuchajcie, wygląda to mniej więcej tak, że mamy miksturkę Kameleona. Jest ona po to, żeby właśnie zmienić naszą postać. Tutaj mamy takie okienko dialogowe, wybieramy sobie wygląd postaci. Naprawdę mamy mnóstwo różnych możliwości modyfikacji tej postaci. Możemy modyfikować głowę, możemy modyfikować włosy, ciało, wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Tutaj mamy screeny, jak ktoś właśnie na przykład gra jakąś czarodziejką. Przepraszam, to jest jakaś elfka, ale gra nią po wiedźmińsku po prostu, nie? To, a, dobra. Anna Henrietta jest jako główna postać zamiast Geralta, bo tak popatrzyłem na te miecze, nie? I już widzę, że tutaj ona jest główną bohaterką. No słuchajcie, jest to naprawdę niesamowite. I to nie jest tak, że my zmienimy sobie tylko i wyłącznie wygląd postaci. Możemy też wybrać, w jakim stylu będzie walczyła nasza postać. Czyli na przykład, jeżeli gramy czarodziejką, to możemy używać wszelkiej maści zaklęć. A tutaj wspomniana wcześniej już zamiana w sowę. No słuchajcie, jest to genialne. Kolejna pozycja to znów jest dość prosta zmiana graficzna. Kolejny mod na konkurs CDP-ów, tym razem taki poważniejszy. Zmienia ubiór Rien na bardziej słowiański. Mamy do wyboru różne warianty kolorystyczne, takie jak widzimy tutaj na ekranie. Biel plus czerń, tutaj mamy całkowitą czerń, całkowitą biel, tak to się mniej więcej prezentuje. Witcher 3 Quests Extended to jest modyfikacja, która ujrzała światło dzienne w połowie lipca. Autorstwa Paul R0013, która dodaje do gry 17 questów, które możemy spotkać w czasie gry. W podstawowej wersji gry bywało tak, że nic nie informowało nas o istnieniu jakiegoś zadania, dopóki go nie wykonaliśmy. Ten mod to zmienia. Mianowicie, gdy dodatkowa aktywność zostanie w jakiś sposób uruchomiona, na przykład poprzez zebranie określonego przedmiotu lub porozmawianie z konkretną postacią, gra wyświetli nam nazwę zadania i owy quest pojawi się w dzienniku. Oprócz tego pojawią się też wskazówki, jak to zadanie w ogóle wykonać. Dzięki temu nie umkną nam już żadne mini zadania poboczne. Mod oczywiście posiada polskie tłumaczenie. O, proszę bardzo, na przykład coś takiego, to jest akurat w wersji angielskiej. A tutaj zaprezentuję wam krótkie wideo, jak to mniej więcej wygląda w praktyce. I know you. Her Ritz Steifenthal, right? Triss's friend. Didn't see the slightest reason to flee Novigrad. The same. Just singed. I thank you, Witcher. And I appreciate I was wrong.
Here's my advice, and it's good advice. Find Triss. Lame Duck might still be willing to help you. Ciri Summer Outfit. Letniego vibe'u ciąg dalszy. Od teraz Ciri będzie miała wakacyjną sukienkę. Myślę, że ta pozycja idealnie będzie pasować w momencie, kiedy Ciri odwiedza Geralta w Corvo Bianco pod koniec dodatku Krew i Wino. Słuchajcie, wygląda to, już wam pokazuję, w ten sposób. Potem sobie zobaczymy, jak to wygląda w grze. Instalacja jest dziecinnie prosta. Polega to na wgraniu po prostu zipa znowu mod managerem, ewentualnie jakieś tam merdżowanie skryptów. Witcher 2 Decorations for Corvo Bianco. Bardzo świeża pozycja z 22 lipca, która daje nowe elementy i dekoracje, którymi możemy ozdobić domek w Corvo Bianco. Są to dekoracje inspirowane Wiedźminem II. Między innymi nowe trofea, nowe łóżka, czy też nowe obrazy. Jednakże jeżeli waszą wybranką w Wiedźminie III została Yennefer, to nie wiem, czy posiadanie takiego obrazu w sypialni będzie dobrym pomysłem. A tutaj trochę więcej przykładów dekoracji. Jakieś nowe miejsca na miecze, jakieś posągi, trofea właśnie wcześniej wspomniane. No i tutaj mamy jakiś jeszcze obraz. Tam chyba jakiś, tam chyba Triss widzę. Czekajcie, da się to powiększyć? Kurde, nie bardzo. A nie, da się. O, tu mamy trochę lepiej to pokazane. Czy to jest znowu troll? Okej, no dobra. Ostatnia pozycja to mod, o którym ostatnio było dość głośno. Modder o nicku Freak przywrócił do gry, słuchajcie, system reputacji, który pierwotnie miał być zaimplementowany przez CD Projekt Red, no ale do tego nie doszło. Teraz większość czynności, wyborów czy zadań będzie miało wpływ na naszą reputację u poszczególnych frakcji czy też regionów, takich jak Nilfgaard, Temeria, Redania, Skellige i Toussaint. Konkretnie działa to tak. Aktywności, które dodają nam reputację, to na przykład uwalnianie opuszczonych wiosek z rąk potworów, zabijanie bandytów w obozach, wykonywanie zadań pobocznych czy też zadań głównych. Oprócz tego reputację będzie można zyskać poprzez walki na pięści czy wygrywanie wyścigów konnych. O ile zdobywanie reputacji jest raczej trudniejsze, bo wymaga od nas większego zaangażowania w aktywności w grze, tak tracenie jej jest dość proste. Wystarczy chociażby, że zaatakujemy jakiegoś nilfgaardzkiego żołnierza i już mamy minus do reputacji. Możemy też stracić reputację poprzez kradnięcie czegoś na oczach strażników. Także o stracenie reputacji wcale nie jest tak trudno. Co ciekawe, niektóre wybory Geralta w misjach głównych mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na reputację u niektórych frakcji. Co nam w ogóle daje ta reputacja? Właściwie to tylko to, że manipuluje ona cenami u większości kupców w grze. Jeżeli mamy na przykład dużą reputację na Skellige, to właśnie na wyspach będziemy móc kupować taniej, a sprzedawać drożej. Analogicznie działa to w drugą stronę. Jak mamy negatywną reputację, to ceny u kupców będą wyższe, a nasze towary będą mniej warte przy sprzedaży. Czasem nawet o 70%. Podobnie działa to podczas zleceń na potężne potwory. Przy pozytywnej reputacji będziemy mogli wytargować większą nagrodę za monstrum i mniejszą przy negatywnej reputacji. W sumie, czy jest to coś niesamowitego i innowacyjnego? No nie do końca, bo cały koncept tutaj opiera się o ceny u handlarzy i w sumie to wszystko. Co innego, gdyby ta reputacja miała jakiś realny wpływ na przebieg zadań, kształtowanie fabuły i tym podobne. Tylko że w takim przypadku trzeba by było przerobić całą masę dialogów, przyczynowości i konsekwencji zadań, co dla modderów byłoby naprawdę sporym, o ile nie prawie niemożliwym do wykonania zadaniem. Na screenach mamy pokazane, jak na przykład sprawdzić sobie reputację u poszczególnej frakcji. Na tym screenie mamy pokazany przykład powiadomienia o takiej reputacji. Na przykład jeżeli wykonaliśmy jakieś zadanie, bądź zabiliśmy jakichś bandytów w obozie, to tutaj nam się pojawi takie powiadomienie o zyskaniu reputacji. Słówko neutral oznacza nasz obecny status reputacji właśnie w Redanii. Tutaj mamy na przykładzie Temerii, tutaj mamy przykład Toussaint. Prawdopodobnie reputacja została zwiększona poprzez zniszczenie gniazda potworów. Tutaj mamy przykład, jak reputację stracić. Mamy napisane, że jest Nilfgaard jako hated, czyli znienawidzony. Geralt jest znienawidzony w Nilfgaardzie i dostał minus 10 reputacji. Tylko ciekawe za co, słuchajcie. Chyba za zaatakowanie strażników albo za wywołanie jakiejś bójki. No to powiem wam szczerze, że minus 10 to jest naprawdę dość sporo. A tutaj mamy przykład manipulowania właśnie cen u handlarzy. Mamy pokazane, że jest plus 30% do ceny jakiegoś przedmiotu. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie Geralt cieszy się niezbyt dobrą reputacją jakiejś frakcji. No dobra, przerobiliśmy dzisiejszą listę modów. Czas na instalację. Zacznijmy od stroju Gauntera Odima.
Następnie wejdźmy sobie do moda Custom Player Characters i pobierzmy wymagane pliki. Po pierwsze Community Patch Shared Imports, po drugie Female Voices for Geralt, Female Geralt Armor Models i Immersive Wildlife Project. I oczywiście ten mod. W przypadku Yennefer's Summer Slavic Dress wybiorę sobie wariant White plus White. W przypadku Witcher 3 Quests Extended trzeba pobrać zarówno plik główny moda, jak i pliki translacyjne, jeżeli gramy w jakimś innym języku niż angielski. Oprócz tego będziemy potrzebowali narzędzi takich jak Menu File List Updater, Script Merger, tutaj akurat pobiorę sobie wersję Fresh and Automated Edition i Witcher 3 Mod Manager. No dobra, pierwsze co robimy to odpalamy sobie Mod Managera do Wiedźmina 3. Skorzystam z takiego okienko, musimy podać plik exe Wiedźmina 3 w głównym folderze z grą. DX64, DX12 lub X64, w zależności na jakiej wersji DirectX-a gracie. Ok, odpala nam się okienko menadżera. Teraz klikamy Add. I dodajemy sobie nasze mody. I czekamy aż się załaduje. Mamy napisane, że zainstalowane 17 modów lub DLC bez żadnych errorów. I teraz po prawej stronie zerknijcie sobie na priorytety tych modów. Ja już mam ustawione jakoś z poprzedniego rzutu, że tak powiem, ale pozwolę wam sobie pokazać jeszcze raz. Pierwsze co, to pamiętajcie, żeby mieć shared imports i menu strings na samej górze, czyli na pierwsze priorytety, a reszta tak naprawdę bez znaczenia w tym przypadku. Ważne, żeby nadać po prostu te priorytety tym modom. Nieważne w jakiej kolejności w tym przypadku. Klikamy sobie teraz Run Script Merger. Wskoczy nam takie okienko, żebyśmy wskazali mu ścieżkę do Script Mergera. Ok, wykryto tam dwa konflikty w skryptach. Zaznaczam sobie te skrypty. Klikam Create All Script Merges. No i mam zmerdżowane skrypty. Możemy to zamknąć. OK. I teraz co nas interesuje jeszcze to przekopiowanie TW3 Menu File List Updater do folderu z grą. Uruchomienie tego programu. Jednorazowo. Możemy zamknąć. OK. No i wygląda to, że wszystko zrobiliśmy. Teraz możemy uruchomić grę.
Pamiętajcie, żeby mieć tutaj tą opcję wyłączoną. Włącz mody macie odznaczone. Dobra, jeżeli gra wam się w ogóle uruchomiła, no to już jest połowa sukcesu tak naprawdę, a raczej 3/4 sukcesu, ponieważ zobaczymy sobie, czy nasze modyfikacje się wgrały prawidłowo. Ok, pierwsza rzecz, jaką sobie sprawdzę, to czy w Corvo Bianco będę miał nowe dekoracje. Słuchajcie, wygląda na to, że mamy. Zobaczcie. Tu mamy już jakiś obraz z Wiedźmina 2. Mamy trofea. Trofeum z trolla, trofeum z jakiejś ryby. Zobaczmy, czy jak ulepszę sobie łóżko, to czy będzie to łóżko takie z czerwonym, taką z taką czerwoną pościelą, którą sobie wgrałem. Dobrze. Okej. Okay. I teraz chyba trzeba odczekać jakoś tak chyba jeden dzień, nie? Jakoś tak 24 godziny, zanim to łóżko się pojawi. Jest, proszę bardzo, mamy zmienione na czerwoną pościel. Wydaje się, że wszystko tutaj śmiga. Zobaczmy sobie, czy zmieniły się wyglądy postaci. Ja sobie przyzwę Ciri. No i mamy. Zobaczcie. Nie wiem, co ona teraz będzie robić, bo ja ją przyzwałem tak z dupy. Ale zobaczcie, że jednak jej się strój zmienił. Tylko niestety nie można z nią rozmawiać. Nie ma opcji w ogóle porozmawiania. Ciekawe, co ona w ogóle robi teraz. Okej, powinna nam się pojawić taki eliksir kameleona gdzieś tutaj. O, proszę bardzo, tutaj mamy. I teraz klikamy sobie zużyj. I mamy kreator w ogóle chyba postaci. Zmień typ gracza. Wszystkie niestandardowe typy odtwarzacze, bardzo złe tu jest to tłumaczenie, to tak jakby ktoś wrzucił to do Google Translatora, prawdopodobnie tak było. I teraz zróbmy tak. Dobra, zmień wygląd, bla bla bla. Zmień typ gracza. Zmieńmy sobie czarodziejka. Wejście, dobra, zobaczmy, czy to działa. Jak to działa w ogóle? Okej, okay, osiągnąłeś nowy poziom sztuki magicznej. O matko bosko, dobra, mamy tutaj napisane, jak walczyć i jak w ogóle używać postaci. Okej. Okay. Wow. Nawet jakieś zadanie nam się odpaliło. Jejku. Nie, to nie byłem ja. To był Geralt. A tak szybkie porażenie. Co się dzieje? Yennefer, przestań terroryzować Corvo Bianco. Rzuć znak, tarcza zablokowane, rzuć znak, przytrzymanie, Lumos. Lumos? Dobra. Wow. Aha, dobra, to daje nam jakieś światło, słuchajcie. Uwaga. Dawaj, star... Ale jaja. Nie no, zarąbiste to jest. Zmienić szablony slotów, manage player scale. Co, możemy go powiększyć? O kurde! Jestem wielkim eskelem! O, dobra, mogę używać broni normalnie. Cięstewko niewielkie, ale znacie kogo, kto by ona... Nie, no to jest niesamowite, słuchajcie. No Wise, Filippa. No dobra, zwykła Filippa. Bo widzę, że tutaj się za bardzo nie różni to. Dobra, zobaczmy, jak to działa. Zobaczmy, jak to działa. Powinienem móc teraz używać jakichś zaklęć, słuchajcie. W zależności od tego, jaki znak sobie wybiorę. Dobra, wybrałem sobie Arda i mój szybki atak to jest jakieś cięcie. Axie to jest jakiś pocisk. Dobra, ty, uspokój się. Rzuć znak, meteor zablokowany. Umiejętność nie jest dostępna, meteor. To znaczy, że trzeba wykonać to zadanie, żeby mieć chyba odblokowane wszystkie te czary, które tutaj są po lewej stronie, na dole ekranu. Jest to naprawdę całkiem ciekawe. Generalnie, jeśli chodzi o moda reputacji, z tego co tutaj doświadczyłem, to już pierwszą reputację można zdobyć podczas uratowania tego kupca Brama w Białym Sadzie, na samym początku gry. Tylko chyba trzeba wybrać pierwszą opcję dialogową zamiast drugiej, że nic nam nie jesteś winny. No i proszę bardzo, Temeria, reputacja tak, plus jeden. Dobra, słuchajcie, coś na co pewnie wiele z was czekało. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się podobał, to dajcie łapkę w górę i możecie zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć.